Niedawno, z dużym opóźnieniem, ale dotarło do że tak powiem, strony społecznej stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie. No cóż, jest ono powieleniem takich sztampowych odpowiedzi, sztampowych informacji o tym, jakie to postępowania są w przypadku skoku wołowin prowadzone. No, jest ich kilka, wiadomo. No, a najistotniejsza sprawa, która dotyka tego problemu, o którym wspomniałem. Problemu mówiąc wprost, zaginięcia w niewyjaśnionych okolicznościach ogromnych kwot, bo mówimy o tym, że zniknęło 3 miliardy złotych, czyli 90, prawie 5% akcji kredytowej sumy bilansowej było mi. To są historie nieprawdopodobne, żeby pod nadzorem w dzisiejszych czasach, pod nadzorem czy Kasy Krajowej, czy Komisji Nadzoru Finansowego, takie były efekty tego nadzoru. I proszę zwrócić uwagę, że tej tutaj wskazywanej grupie przestępczej związanej z oficerami służby USI przypisanych jest zaledwie do tej pory około 800 milionów. Natomiast cały czas w bilansie... I mimo tej grupie, która była w zarządzie. Tak, która, była w zarządzie tak? która była w zarządzie, która rozkręcała tą akcję, która... Która doprowadzała do pewnych. wiadomo, wiadomo przeci, było skąd pochodziło. Przeciwko tej grupie prowadzone jest kilka tak postępowań jest. karnych, tak? Tak, tylko że to, to się, jak mówi Max Kolonko, nie dodaje, dlatego że powiedziałem 3 miliardy, tu mówimy o 800 milionach. Brakuje cały czas ponad 2 miliardy i syndyk prowadzący to postępowanie. Yy, ma śmiałość ocenić te brakujące ponad 2 miliardy metodą nieokreśloną, jak sam w sprawozdaniach używa takiego określenia, ocenić na y, warte kredyty zero, czyli stracone. Y, na sugestie Komisji Nadzoru Finansowego, aby poddać ten portfel kredytowy audytowi, ponieważ jest on efektem no, sprawdź, dlaczego one są stracone, nie jeżeli tak, mają być niespo stracone. Niespotykanego tak. w historii bankowości polskiej przestępstwa. To zalecenie sprzed ponad dwóch lat, z lutego 2015, do tej pory nie jest spełnione, i syndyk wszelkimi metodami próbuje, niezgodnie z prawem upadłościowym, doprowadzić do sprzedaży tego portfela kredytowego, będącego śladem przestępstwa sprzedaży z wolnej ręki nie sprzedaży, tak jak nakazuje prawo, w instytucji bankowej podlegającej na Rygorom nadzoru bankowego, tylko prywatnym indykatorom z wolnej ręki za wydumaną przez siebie kwotę. I to są rzeczy skandaliczne, i to są rzeczy, które, do których de facto odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości się nie odnosi. To są historie związane z tym, że prawo nie, nie było, a kanon tego prawa, istota bierze się jeszcze z roku 1934, z rozporządzenia ministra. Przepraszam, prezydenta Mościckiego, nie było przygotowane w ogóle na takie, taką ewentualność, że służby specjalne obrabują bank i będą w związku z tym prowadzić dalej. Postępowanie upadłościowe również stymulować, bo nie spodziewajmy się, że jeżeli te służby miały tak duże wpływy, że przez kilka lat funkcjonowania tych instytucji finansowych, spółdzielczych instytucji czy Skoków, czy Banków Spółdzielczych pozwoliły sobie ukraść stamtąd w przedwyborczym roku 6 miliardów złotych w biały dzień, żadna instytucja państwa nie zareagowała. O komisja Nadzoru Finansowego. Y Informowała, no ale to trochę późno. Tak, oczywiście. Trochę późno. Trochę późno. No, równie dobrze mogłoby tej komisji nie być, bo zginęło wszystko, prawda? Więc czy to ten nadzór był, czy, czy go nie było, nie ma większego znaczenia w takim układzie. I proszę sobie wyobrazić, jak ogromne są wpływy tych środowisk, które taką akcję organizują w przedwyborczym roku i, i chyba jasnym jest, że również w postępowaniu upadłościowym, gdzie te ślady tego portfela kredytowego, trefnego są zacierane, gdzie może on być sprzedany prywatnym indykatorom i de facto wszystkie wyłudzone środki mogą być wyprane i wszystko to zależy od jednego młodego sędziego i syndyka, którzy notabene o ironio prowadzili poprzednio postępowanie upadłościowe spółek, jednej ze spółek z grupy Amber Gold, OLT Express. To sędzia Kochański i, przepraszam, syndyk Kochański i sędzia Zagrobelny prowadzili to postępowanie. To nikomu nie przeszkadza. Ale pan sugeruje powiązania tych, tych urzędników, tak? Sędziego komisarza i syndyka z, no, z grupą... Su sugeruje, że nie są samodzielni, ponieważ ich, po, ich działania wskazują na to, że nie procedują zgodnie z prawem. To są pewne autorskie, finezyjne, prawne popisy, które nie mają nic wspólnego z tym, co było do tej pory. Na przykład, w przypadku, dajmy nie wiem, przykład, jakiejś poprzedniej upadłości, która się kilkanaście lat temu odbyła, Banku Staropolskiego, syndyk y, tegoż banku podejmował kilkakrotnie, bodajże pięcio czy siedmiokrotnie, nakazaną prawę, prawem próbę sprzedaży w całości portfela kredytowego tego upadłego banku. I to się odbyło. To się stało, bo tylko taka możliwość i, i tylko dlatego to prawo jest tak napisane, że wymaga tej sprzedaży w całości, po to, żeby się zabezpieczyć przed e, takimi działaniami patologicznymi w trakcie postępowania upadłościowego przed wypraniem pieniędzy, przed nieukaraniem sprawców. E, to prawo ma jakiś sens. Ustawodawca myślał o tym, że e, to nie jest zwykła fabryka, to jest instytucja zaufania publicznego bank, jeżeli upadł, to. Pierwszym krokiem jest sprzedaż w całości całego portfela kredytowego, całego majątku w przetargu instytucji finansowej. To jest tak zwana istota ochrony deponentów, bo tutaj w tym momencie deponenci poszkodowani przechodzą pod jakby z dobrodziejstwem inwentarza we władanie tego kupującego. To proste.